Siema, lecimy sobie na wypad w plener, także pokażemy wam piękne miejsca za niedługo. Peak District. Jak to się nazywało ta miejscowość? Jakaś tam miejscowość, później wam powiem. Zajba! Żydy? Jebać Żydów! Jebać Polonię Przemyśl! Jaki hał! Nie, nie, nie! Dobra, to ja jeszcze raz, jesteśmy w trasie do Derwent Dam. Derwent Dam. Generalnie przejdziemy się wokół tamy i pójdziemy na taki mały spacerek, nie wiem, takie wzgórza tam są i w ogóle będzie można zobaczyć naprawdę ciekawe widoki. Mam nadzieję, że będzie pogoda i że wszystko będzie jak ma być. Raz witam wszystkich, dojechaliśmy właśnie do Derwent Dam, czy jak to tak się nazywa dokładnie, nie wiem. Pójdziemy się przespacerować, także pokażę wam piękne miejsca. Pójdziemy się przejść, zobaczymy, czy znajdziemy jakieś fajne miejsca. Ja mam nadzieję, że tak. Generalnie zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. Jest to mniej więcej godzina 15 od Nottingham, od mojego domu, od naszego domu. Generalnie nie wiem, pójdziemy się przejść, pozwiedzać, zobaczyć, co tu można pięknego zobaczyć. No generalnie, tak jak mówię, jest tu kilka ludzi, tak na motorach sobie przyjechali i nie wiem, pokażę to, co mogę. Cześć, Szajba. Siema. How are you? Jak tam? Good, very good. Gdzie ty, kurde, jesteś? Peace District, UK. Dobrze. Zostawiamy w tym miejscu samochód i mamy iść zamiar na spacer. Generalnie to pójdziemy w tamtą stronę, w stronę jeziora, obejdziemy dookoła całe to wzgórze i z tej strony zejdziemy. Tam pójdziemy, nie? I szedłem raz z zamiarem, że przejdę w koło i w połowie drogi zawrócę. No generalnie jest to fajne jeziorko, fajny zalew, nie wiem jak to nazwać, generalnie jest tam tama, może pójdziemy na nią później, na razie idziemy w tamtą stronę do przodu, żeby przejść na jakiś szlak górski, bo tak, no i pokażemy wam, co tu słychać. We'll be right back.
Teraz się pokierujemy dokładnie w tamtą stronę, tam pójdziemy, zobaczymy, obejdziemy dookoła, zobaczymy jakieś piękne widoki, mam nadzieję. Znaleźliśmy jakiś ciekawy bunkier, generalnie ciekawe po co on tu został wybudowany, bo de facto, nie wiem, zobaczcie, obejdę go dookoła ze mną, patrzcie, są tu jakieś drzwi, są drzwi, tam jest, zobaczcie, taka tama, naprawdę warto tu przyjechać, godzina od Nottingham i jakie piękne widoki. Natura, jak tu nie korzystać, niedziela jak najbardziej aktywna. Chodź. Naprawdę kozacko, nie? Miejscówka jest naprawdę przekot. Jest naprawdę bardzo sympatycznie, generalnie pogoda nam dopisuje, świeci słońce, jestem bardzo mega zadowolony, że wybrali się z nami znajomi, że nie musiałem tutaj przyjeżdżać sam z satiwką, generalnie niedziela jak najbardziej jest aktywna, także zapraszam do oglądania, bo naprawdę będę pokazywał to, co tutaj się dzieje. Tak się bawi w Anglii. Czuwaj i Zagłębie! Jebać Polonię, przemyj! Thank you.
idziemy sobie jakieś 15 minut wzdłuż tego zalewu, czy jakby to nazwać. Nie, naprawdę jest bardzo sympatycznie. Już tu byłem kiedyś ze znajomymi z pracy i wiem, że jak to obejdziemy, to tam będą takie małe górki, pod które będzie można podejść i będzie pewnie ładnie widać z góry, jak ten zalew wygląda. Bardzo jest sympatycznie, jestem mega, mega zajarany i naprawdę polecam tu przyjechać, bo nie jest daleko. Nie wiem, no tak jak my na 4 osoby, to po 5 funtów na benzynę się rzuciliśmy i sobie mamy piękną niedzielę, bo naprawdę pogoda nam dopisała, mimo tego, że zapowiadało się deszczowo, jest bardzo sympatycznie i jestem naprawdę moja energia potrzebowała takiego plenerku, potrzebowałem odbić się od tej gastrofazowej kuchni i w ogóle, bo tak jak tam czasu w ogóle nie miałem, to teraz naprawdę korzystam i naprawdę polecam robić to samo. Idziemy na ten pień i na tym pieniu przestaniemy zejść. Idziemy, dobra. Mamy misję, idziemy generalnie, tam jest taki do góry pieniek. Idziemy kręcić blanta. No, panika była duża, ale dojdziemy. Co? Mamy drogę, idziemy latem? No, możemy iść. Nie, no tam, bo ja bym poszedł. Ja bym poszedł na tą stronę, nie? Tak na przeszło, nie? No. Też mi się to podoba. Czekaj, bo tu po marze skręcić. Dobra. Jest akcja, kręcimy blanta i szukamy miejsca. Zobaczcie, o, nadaje się. Nadaje. Oczywiście blunt jest z hempu, także żeby nikt nie gadał, że my tutaj palimy narkotyki jakiekolwiek, nie? Jest to legalne, całkowicie legalne. CBD. Według nas. Resztę jebać. Jebać policję. Nie wiem, nie byłem tam nigdy, wiesz? Znaczy tamtędy. Czyja to? Gimmi, kurwa. CBD. Zapalniczkę, kurwa, pilnuję od wakacji. Kurwa. I mam. To pilnuję. Mam. No, zejście z tego pnia było hardkorowe. Naprawdę. Patrzcie. Dało radę? Dało się.
No raczej. Dalej jakieś pół godziny idziemy, albo nawet nie wiem, 40 minut z tą przerwą i dalej jest to jeziorko, jest ono naprawdę mega przepotężnie duże. A ja chyba mówiłem, tam jest tama, nie? I żeby przez tamtą tamę przejść, że nie z tej strony tego zalewu. No daleko, ale... Ja... Co? W nogach tylko jedynie.
Weszliśmy jakieś 20 minut, teraz idziemy w prawo. Pójdziemy tam, zobacz. Teraz generalnie dochodzimy do spoko rzeczy, bo jakaś tama tutaj jest strasznie duża, więc będzie można zobaczyć, co tutaj jest. No generalnie widziałem to na zdjęciach, całkiem imponująco to wygląda. Teraz zobaczę to na własne oczy, bo nie pamiętam, czy jak tu byłem ostatnim razem, to akurat tędy przechodziłem, także zaraz wam pokażę, bo naprawdę robi wrażenie, patrzcie, nie? Osobiście się podobało. Myślę, że całkiem ciekawa, nie? Taka trama. Zaproponowałem drogę na przełaj, zobaczymy, nie? Idziemy do góry. Niech się dzieje, co się ma dziać. Generalnie naprawdę podróż, całkiem sympatyczna, długi spacer. Myślę, że dopiero jesteśmy w połowie trasy, ale jest naprawdę mega sympatycznie. No teraz będziemy podchodzić pod górę, więc się zmęczymy. Pogoda naprawdę dopisuje. Jestem mega szczęśliwy, nie? Naprawdę. Teraz się zaczyna wędrówka po górach, generalnie jest trochę chłopaki, szajba tam przez chwilę zbladł, ale idziemy do góry. Lekko nie jest, ale nikt nie powiedział, że spacer w góry miał być lekki, prawda?
i dalej se wędrujemy. Nie wiem, naprawdę jest to bardzo pięknie. Idziemy tam do góry i spróbujemy zejść samochodu generalnie, bo taką trasę można zrobić. Przeznaczyć na spacer 2 godziny, jakie na wrócić 4-5 godziny, jakie naprawdę polecam, bo jest naprawdę mega. Jest tu naprawdę mega sympatycznie, przyjemnie i w naturze oczywiście, nie? Przede wszystkim można oddychać świeżym powietrzem. No generalnie nie udało nam się wyjść tak jak planowaliśmy koło tego pubu, niestety nie wiem, jakoś inną drogą poszliśmy, nie trafiłem w to miejsce też co chciałem tam na samej górze, ale nieważne, ważne jest to, że naprawdę było mega przyjemnie, mega aktywnie i na świeżym powietrzu. Generalnie cała wycieczka zajęła nam gdzieś koło 5 godzin z wyjazdem z Nottingham tu w to miejsce. Jeszcze mamy gdzieś pół godzinki spacerku do samochodu i wracamy do Nottingham, także pozdrawiam i do usłyszenia niebawem.